Bardzo proszę, panie Dariuszu. Pan Dariusz jest działaczem kresowym. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Wielokrotnie bywał na Wileńszczyźnie, głównie z darami dla Polaków, a tematem wystąpienia Dariusza Lorantego będzie jakiego wsparcia potrzebują dzisiaj Polacy mieszkający na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj Państwu podzielić się, nie mam takiej wiedzy merytorycznej jak moi przedmówcy, ani osoby, które będą później występowały. Przed Państwem występuje absolutny naturszczyk, który wiedzę ma raczej zasłyszaną, a właściwie zdobytą wiedzę przez swoją fizyczność, którą w jakiś sposób udało mi się przetworzyć i którą spróbuję się z Państwem podzielić. W tym zacznym gronie mówienie o pojęciu kresy byłoby nietaktem. Na sali się znajdują takie osoby, które kultywują, wspierają, tworzą wszystko, co jest z kresami związane. No i kolejny. Kilka słów o sobie. Nazywam się Dariusz Loranty. Mój pierwszy wyjazd na Wileńszczyźnie znajduje się na cmentarzu w Landwarowie, powiat trocki, w ramach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. Czyni mi się możliwość wyjechania do szkół. Wtedy było jazda, wtedy udzielano pomocy polskim szkołom, gdzie wszystkie przedmioty wykładane były w języku polskim, łącznie z językiem litewskim. W 1999 roku, gdy po raz pierwszy znalazłem się w Republice Litewskiej, w ramach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, było 123 polskie szkoły, gdzie językiem wykładowym był język polski. 123 szkoły. Wtedy wyglądało to w sposób następujący. Tu jeszcze jest z okresu granicy, kiedy przejeżdżamy naszą cudowną Nysą. Moi starsi koledzy zaczęli działać znacznie wcześniej ode mnie. Ja się dołączyłem dopiero w 1998 roku. Od razu mnie, z uwagi, że byłem jednym z najmłodszych, ciągle, proszę Państwa, to nie pomyłka, należy do najmłodszych ludzi w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Wilna i Grodna, tylko parę osób jest ode mnie młodszych. Co w takim razie powiedzieć o tym trzonie, o tych ludziach, którzy zaczynali tą działalność, jeżeli 55-latek jest, proszę Państwa, należy do absolutnie najmłodszych osób. Tą Nysą czyniliśmy, proszę Państwa, standardową, klasyczną pomoc. Tych wyjazdów w owym czasie było 6 w ciągu roku. Ja z uwagi prawdopodobnie na warunki fizyczne doskonale sprawdzałem się jako kierowca, tudzież tragarz, ponieważ trzeba było rozładować wszystkie rzeczy, które dowoziliśmy do szkół. Tu jest akurat szkoła w Taboryszkach. W Taboryszkach znajduje się Muzeum Krepsztuli w obiekcie szkolnym, do którego udało mi się też dowieść również takie rzeczy jak wyposażenie typu pizuary dziecięce, jak i również inne wyposażenie do szkoły w ramach działalności towarzystwa i poprzez wspólnotę. Proszę Państwa, w owym czasie to są Rakańce. W owym czasie ta pomoc według mojej oceny i mojego stanu świadomości, mojego stanu wiedzy była jak najbardziej sensowna i potrzebna. Przywożono konkretne rzeczy do konkretnych szkół na konkretne zamówienia. Towarzystwo wypracowało niespotykaną chyba w skali polskiej formułę współpracy, nie opartą na zasadzie pospolitego ruszenia, tylko pozytywistycznej pracy. Czyli jakiś druk, informacje, druk stworzony, informacja z danej szkoły, czego potrzebują, przywiezienie do tej szkoły w miarę konkretnej potrzeby, która jest aktualna w danym momencie. Po kilku, po dwóch, trzech latach moja świadomość, również jako tego kresowiaka z zaciągu, nie pochodzę z żadnej rodziny kresowej, nie ma w domu żadnych tradycji kresowych, ani nigdy nie było. Pochodzę z środka Kielecczyzny, rodzina górników podziemnych, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, choć dziś to się wydaje, jakbym mówił o bajce, Kielecczyzna, kopalnie podziemne. Proszę Państwa, podziemne kopalnie hulały na Kielecczyźnie, zanim powstała jakakolwiek na Śląsku. Pierwszy wielki piec. Także wszystko się zmienia. Nie o wszystkich rzeczach pamiętamy w debacie publicznej. Natomiast tu
To jest jeden z pierwszych elementów, który wpłynął na zmianę mojego podejścia w stosunku do kresów, jak i wpłynął na, jak i przez to staram się wpływać na inne osoby. W tym miejscu, gdzie Państwo widzą ten element czerwony, to jest resztki dworu Żeligowskiego, generała Lucjana Żeligowskiego. To jest widok z miejscowości tam z środ, powiedzmy z drogi wylotowej, drogi na pole w kierunku lasu z Turgieli. Tam też na miejscu dowiedziałem się w starostwie w Turgieli, że akt zniszczenia resztek tego dworu nastąpił za Wolnej Republiki Litewskiej. Za Wolnej Republiki Litewskiej. Nie za Sowieta zdemontowano resztki fundamentów czy fragmenty muru z kominem. Nie. Przyjechali jacyś aktywiści z Wilna i zdemontowali to w Turgielach. Zniszczyli. Zostało tylko niewielkie resztówki. To był pierwszy element, który spowodował zmianę mojego podejścia, którą próbuję zarażać inne osoby. Dlaczego w pierwszym okresie swojej aktywności na kresach nie interesowałem się pewnymi rzeczami? No między innymi dlatego, że pracując w policji o każdym swoim wyjeździe poza granicę Rzeczypospolitej musiałem informować. Mimo, że to kraj demokratyczny, to jakaś presja była na mnie i nie udawało mi się. I zawsze człowiek odczuwał to, że musi się wytłumaczyć z każdego kroku poza granicami kraju. Zresztą pracowałem w dosyć specyficznych miejscach, które wymagały jednak pewnej dyscypliny i całkowitej wiedzy o funkcjonariuszu. To był pierwszy element. Mieszkanie rodzinny dom Żeligowskiego. Proszę Państwa, świadczenie pomocy społeczne do kresów odbywa się poprzez fundacje, stowarzyszenia, osoby prywatne, szkoły i instytucje publiczne. Dlaczego podkreślam instytucje publiczne po stronie prywatnej działalności? Dlatego, że spotkałem się Muzeum Geodezji, chyba dobrze wymieniam jego nazwę, w Warszawie. To jest tam niedaleko MSW. Z racji, że są osoby, a właściwie były tam osoby, które pochodziły z Rakańców, już tam nie pracują, zarazili innych pracowników tegoż muzeum. I to muzeum dalej pomaga szkole w Rakańcach. Oczywiście pomagają ludzie tam zatrudnieni, a nie żadna instytucja. Również państwo polskie, jako państwo, ma swoje instytucje, którą czyni im pomoc. No przede wszystkim jest to pomoc instytucjonalna, wykonywana przez fundacje publiczne, mamy takowe, jak i również konsulaty. Mamy fundację pomocy, mamy wspólnotę polską. Nie chciałbym w tej chwili omawiać negatywów tego, ale chciałem Państwu uświadomić, że takie instytucje są, dysponują naprawdę przyzwoitym budżetem. To jest nieprawda, że tam nie ma. Często budżet jest zjadany przez własny ogon, czyli przez własną administrację, ale takowe istnieją. Proszę Państwa, to jest miejscowość Turgiele. Tu jest, ta Nysa nam padła, chciałem Państwu powiedzieć. Normalne zjawisko zużytkowe. Tu jest moje prywatne autko, którym raz do roku udaje mi się jechać z przyczepką. To jest cały zestaw, tam około 1,5 tony różnych rzeczy się udaje przewieźć. No i któregoś wieczoru, jak byłem na tym wyjeździe, zatrzymałem się dłużej, pobyłem w tym miejscu, zresztą to miejsce mi jest szczególnie miłe, bo poznałem tam kapłana o nazwie Józef Aszkiełowicz, jeszcze kiedyś, to jest dosyć znana postać na Wileńszczyźnie, jeszcze brałem od niego miody, jak to urzędował, później się przeprowadził po drugiej stronie Wilna, tam w kierunku Rzemajtów. No i tak sobie popatrzyłem na to, przypomniałem, to już było, już byłem na emeryturze policyjnej, nie musiałem się z niczego tłumaczyć i przypomniałem sobie, że z tego kościoła swego czasu kapitan Rajs wychodził. Zresztą w Turgielach, na stronach odpowiedniku naszego powiatu, na stronie rejonu solecznickiego, znajdziemy informacje i szereg informacji pisanych przez polskich historyków, tak a propos, mieszkających w Polsce, o tym, że w Turgielach no, regularnie przyjmowano defilady. No,
Okupant niemiecki i litewski sojusznik okupanta niemieckiego aż tak bardzo nie byli odważni, żeby zapuszczać się tak głęboko od Wilna. Proszę Państwa, uświadomiłem sobie, że droga pomocowa, ta klasyczna, nie do końca się sprawdza. Mimo, że moje towarzystwo, tu z dumą podkreślam, mimo, że jestem najmniejszym trybikiem w nim. Potrafię tylko wydzielić ze swojego życia 3 dni, 4 dni na ten wyjazd, a ktoś musi przygotować paczki, stworzyć precyzyjne listy do każdej z 13 placówek dokładnie co potrzeba, bo jeżeli w danym przedszkolu jest 48 dzieci, to ma 48 być paczek. Jeżeli w Kowalczukach, w bibliotece, tam w bibliotece Kowalczukach jest biblioteka jednocześnie i przedszkole i tam jest 30-30, to ma być 33 paczek identycznych, żeby nie było żadnych komplikacji. I chciałem Państwu powiedzieć, że w ramach tego stowarzyszenia, nie ja, mądrzy ludzie, którzy tam działali, wypracowali pierwszą fantastyczną metodę pomocową. Było to pierwsze stowarzyszenie w Polsce, które regularnie, jak szwajcarski zegarek, pierwsze dawało to instytut. Dziś Państwo czytają, że to wspólnota polska, że samorządy. Oczywiście to też jest prawda, ale prawda jest taka, że w 1998 roku ja jechałem, to też wiozłem to listy i ani żadna wspólnota, ani miejscowe samorządy jeszcze w głowie im nie przyszło, żeby każde dziecko dostało pełne wyposażenie idąc do pierwszej szkoły, do pierwszej klasy. Później to się zmieniło, proszę Państwa, pomoce żywotnościowe naszego towarzystwa spadły do minimum funkcjonowania. Rozumiem, że tu mi nie wolno przekraczać. To się wykadruje. A poza tym możemy zrobić dubla. Proszę Państwa, czyli pomoc dla młodego człowieka. Później to się rozwinęło, współpraca z samorządem, żeby rodzic, który wysyła... Nie wiem, czy Państwo słyszeli takie hasło, ja je będę powtarzał, warto być sobą. To hasło warto być sobą nie jest stąd, nie jest z Wileńszczyzny, nie jest z Grodzieńszczyzny, Lwowszczyzny. To hasło wymawiała wielokrotnie w reklamówkach Ewa Farna. Kojarzycie taką postać? Ewa Farna. Polka z Wędryny, która często bywa twarzą miejscowych Polaków. No powiedzmy od 6 lat już nie, ale podkreśla swoją polskość tam. U nas to już różnie bywa. U nas za polskość czasami się bardziej cierpi niż gdzie indziej. Warto być sobą. Dlatego w ramach tego warto być sobą, jeżeli rodzic wie, że oddając dziecko do polskiej szkoły, to dziecko już na starcie ma plusika. I to było pierwsze działanie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, które później się rozmnożyło. To już inni, to bardzo dobra rzecz. I druga rzecz niespotykana gdzie indziej. Proszę Państwa, system szkolnictwa na Wileńszczyźnie jest oparty na tak zwanym koszyczku, bardzo podobnie jak w Polsce, zresztą bardzo wiele rozwiązań jest kopiowanych, które polega na tym, ile jest dzieci, tyle pieniędzy za danym dzieckiem idzie i musi być pewna pula, żeby to funkcjonowało. Więc kto jest najbardziej zainteresowany, żeby polska szkoła funkcjonowała, jak się Państwu wydaje? Nauczyciel. Jeżeli nauczyciel wie, że dostanie coś więcej niż to, co ma dostanie w każdej innej szkole, a w polskiej, to ten nauczyciel, zapewniam Państwa, pójdzie po rodzinach wahających się w tych rejonach, gdzie jest ten problem z wahliwością, czy utrzyma się dana klasa, czy będzie odpowiednia ilość na zebranie podstawowej klasy. I ten, proszę Państwa, nauczyciel ma być dopieszczony, ponieważ on doprowadzi do rozmów. On jest tym emisariuszem, który pójdzie i tłumaczy z tych rodzin, które mają wątpliwości to do swojego jestestwa. Bo warto być sobą. I warto w tym kierunku iść. Proszę Państwa, kolejne zdjęcie, które na mnie zrobiło ogromne znaczenie. To cały czas bez porównywania lepsi eksperci mówią o pakcie Ribbentrop. Tu mamy fragment z defilady 20 września Guderian Kirwoszenin. Dlaczego to zdjęcie na mnie zrobiło takie wrażenie? Powiem Państwu szczerze, a w szczególności ta postać. Ani on mój bohater, ani on dobrze zrobił mojej ojczyźnie, a wręcz przeciwnie. A jednak ta postać uzmysłowiła mi niewyobrażalną głupotę,
Polaków mieszkających w Koronie. Bo takie hasło, pojęcie Korona na Wileńszczyźnie absolutnie funkcjonuje do nas, Polaków mieszkających w Polsce. Po dziś dzień koroniarze przyjechali. Koroniarze przyjeżdżali. Czymże ten Simeon, jakim prawem osobnik, który najechał moją ojczyznę, ma być tu podawany jako dobry przykład? Ja już Państwu wyjaśnię. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że naród żydowski szczyci się tym osobnikiem. Jego postać walczącego z Hitlerem w operacji berlińskiej jest umieszczana w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, tak? A dlaczego nie? Był Żydem, nigdy się nie krył, że był Żydem. Działał na rzecz żydowskości, to był Żydem niewierzącym, ale podkreślający swoją żydowskość. Z punktu widzenia Sowietów, fantastyczny, dzielny żołnierz i odważny osobiście. No, chciałem dodać, proszę Państwa, no, że swego czasu, jak się tą kapitalistyczną Anglię pokona, to żeby Niemcy przyjechali na defiladę do Moskwy. Czy to społeczności żydowskiej przeszkadza, że ten człowiek był sojusznikiem Hitlera? Nie, proszę Państwa. Absolutnie nie. Jest dla nich tym elementem substancji narodowej, którego możemy się pochwalić. Był z punktu widzenia Sowietów niezwykle dzielnym i odważnym żołnierzem. Na zdjęciu jest pomnik, fragment pomnika Zajszyszek. I tam jest jedna rzecz, która ma duże znaczenie. Czyli w latach 39-59. Wobec tych ludzi, proszę Państwa, mamy ogromny dług wdzięczności. Kto ma ten dług wdzięczności? Tu należy zadać pytanie. Ci, co na tej sali? No nie. Ale chyba jako cała społeczność jak najbardziej. Dlaczego? Tu mam fragment badań podkreślającą pochodzenie kresowe, proszę Państwa, Polaków w Polsce. Im ciemniej, tym bardziej. Czy, proszę Państwa, dziś możemy powiedzieć, tak, to jest mapa z 2012 roku, czy dziś możemy powiedzieć, że polskie społeczeństwo oczywiście zna pojęcie kresy, jest charakterystycznie czytelne, wspiera Polaków na kresach? Przecież na tej sali jest garstka ludzi. Ja bardzo przepraszam za swój ton do Państwa, ale mówię dokładnie jak ksiądz na kazaniu, który do tych, co przychodzą do kościoła, zazwyczaj mówi na tych, co do kościoła nie przychodzą i tamci, co nie przychodzą do kościoła, nigdy nie dowiedzą się, co on mówi w tym kościele. I dokładnie to chciałem Państwu powiedzieć. Jest taki procent kresowiaków. To jest... CBOS podał te dane, nie są to moje, broń Boże, myślę, że są bardzo wiarygodne, a jednak nie zauważamy tej działalności społecznej, oprócz jakiejś akcji typu książka, absolutnie bezsensowna, jeżeli odbywa się poza administracyjną granicą współczesnej Rzeczypospolitej. Tu w Polsce akcja książka na kresy ma znaczenie, ponieważ PR-owo przekazuje, że są tam kresy. W 2010 roku, proszę Państwa, w miejscowości Miedniki zawiozłem swoim kombiakiem jakieś tam stertę książek, pamiętam, dużo rzeczy było o Adamu Małyszu. Zawożę do pani w bibliotece, pani w bibliotece mówi: panie, dobrze, że mam piec węglowy, to ja to wszystko przerobię. Wy nam dajecie takie książki, a nasza młodzież oczekuje czegoś innego. Zupełnie czegoś innego. A my im te książki. Najczęściej stare, niepotrzebne, które nam się wydaje, że ich wspomogą. Książki na Wileńszczyźnie, proszę Państwa, przed 2000 roku jest ich już 150% zapotrzebowane. 150. Przed 2000. A teraz, który mamy? 2018. I co pewien czas akcja książka dla i teraz, proszę Państwa, pytanie, teza w tym moim wystąpieniu, jak pomóc współcześnie? No przede wszystkim musimy pamiętać, że Polacy mieszkają w pięciu różnych krajach, bo mieszkają również na Łotwie i są nie bez znaczenia mniejszością. Nie bez znaczenia, my o nich zapominamy.
Ale na Łotwie mają dosyć dobrą sytuację. Mają dosyć dobrą sytuację, bo nie są instytucjonalnie zwalczani, ale nie mają z kolei żadnej, absolutnie pomocy z Polski. Ale to totalnie żadnej. Tylko tam nie są zwalczani. Wiceminister spraw zagranicznych, jeden, drugi, nasza przewodnicząca, przepraszam, świętej pamięci, była honorowana przez urząd, ale to jest element wewnętrznej polityki. Dlatego, proszę Państwa, prowadząc nowy sposób działalności dla Polaków, to trzeba pewne rzeczy uwzględnić. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, absolutnie podstawowa rzecz, to jest zerwaniem patrzenia przez pryzmat Polski. Oderwanie od naszej polityki wewnętrznej. My na wszystko, co tam się dzieje, patrzymy przez pryzmat tu i teraz. Aktualnie mamy dominujący podział dwuplemienny z poszczególnymi malutkimi jakimiś plemikami i my tylko i wyłącznie przez to patrzymy. A dlaczego Żydzi nie patrzyli na swojego Simeona i się nim szczycą, że to dzielny, odważny czołgista? Bo poszedł na Berlin, bo się nie bał gór. A jakie to ma znaczenie, że ze zbrodniczym reżimem zabijających Żydów się u nas, proszę Państwa, wystarczy przykleić jakiemukolwiek kresowemu działaczowi z tamtych, z tych krajów, łatkę z dzisiejszego podziału plemiennego. I już kim jest tam ten człowiek? Agentem ruskim? Proszę Państwa, ja przypominam niewyobrażalną wojnę o naszego jedynego spoza granic Polaka będącego europarlamentarzystą. O to, że przypięto mu Georgiewkę. Gdyby nie ta Georgiewka, nigdy Polak nie wszedłby do Europarlamentu. Oderwanie naszej pomocy od polityki zagranicznej w każdym możliwym przypadku, kiedy to jest możliwe. W każdym możliwym, kiedy to jest możliwe. Bo czasami to nie jest możliwe. Ale wtedy, kiedy jest, nie robimy przez pryzmat wielkiej polityki, proszę Państwa. To jest ten element, który powinien dotyczyć nas, wszystkich potencjalnych wyborców istniejących w tym kraju, którą ma świadomość, że kresy to trochę więcej, przepraszam, to dużo, dużo więcej niż pojęcie geograficzne. I teraz trzeba podjąć pewne ustawowe wsparcie, proszę Państwa. Według mnie powinna być ustawa. Ja bardzo przepraszam, my i tak mamy jedną fabrykę, która świetnie produkuje. Nazywa się Sejm RP. To jest do wyjątkowej klasy producent, bo jest największym producentem w tym kraju. Niestety produkt jest niesprzedawalny, a niekiedy nie jest kompatybilny z rzeczywistością, nie mówiąc o wcześniejszej pracy. Ale tym niemniej uważam, że istnieje przynajmniej w pierwszej fazie potrzebna uchwała. Uchwała to jest rangi niższej, nie skutkujących przepisami wykonawczymi, uchwała podkreślająca, że na terenach nie będących w administracji kraju żyją Polacy, którzy mają prawo czerpać z dóbr kultury i dóbr materialnej obecnej Rzeczypospolitej. Może na wstępie tylko uchwała. Następną rzeczą, którą należy też wprowadzić, są pewne obowiązki dla podmiotów organizacyjnych, zarówno samorządowych, jak i rządowych. Proszę Państwa, na czym to rzecz polega? Zdarzyło mi się być parokrotnie również na pewnych uroczystościach w tym kraju. Ja, osoba nic nieznacząca, nie mająca żadnego wpływu, szeregowy obywatel, może tak między drugim a pierwszym sortem. Proszę Państwa, byłem przedstawicielem na nadawaniu przekształceniu szkoły w Rukojmie, na przykład w Rakańcach, ze szkoły średniej na poziom gimnazjalny, to jest wyższy. Także oni się cieszyli. Ktoś do nas z Warszawy przyjechał. Z Warszawy, z Korony, ktoś ważny. Proszę Państwa, jak pięknie by było, gdyby polskie szkoły miały obowiązek współpracy, tego partnerstwa, co jest pęd na Turcję, proszę Państwa, na Bośnię Hercegowinę, takich przypadków nie brakuje, żeby miała wsparcie z zakresu współpracy między szkolnictwem. Głównie chodziłoby o szkoły klasy starsze, najlepiej szkoły średnie. To jest troszeczkę niekompatybilne z uwagi, że tam jest ten system posowiecki, ale jest możliwość współpracy. I chciałem Państwu powiedzieć, tam gdzie to się udaje zrobić, tam to świetnie funkcjonuje
i ta młodzież inaczej patrzy. Czyli hasło Naród bez granic zaczyna mieć pewien inny wymiar. Proszę Państwa, ci ludzie stamtąd powinni mieć w Polsce reprezentację polityczną. Nie mam na tą chwilę pomysłu, ani nie jestem alfą i omegą, żeby ten pomysł sugerować. Natomiast sam pomysł, że powinno być nie tylko jeden senator do spraw Kresów, ale z każdego kraju plus Czechy. Zastanowiłbym się nad Słowacją, mimo że tam jest tendencja niewyobrażalnie spadkowa, czy już praktycznie szczątkowa ilość, żeby był przedstawiciel tych społeczności w polskim Senacie. Bo Senat ma określoną rolę, to Izba Zatumy. I to bardziej pasuje, bo by nie mieli bieżącego wpływu jako nie obywatele Rzeczypospolitej na pracę, mieliby pośredni wpływ na pracę legislacyjną w formie wniosków czy też inicjatywy, natomiast nie uczestniczyliby jako posłowie. Myślę, że dałoby się to politycznie pogodzić. Nie wyobrażam sobie, żeby z Grodzieńszczyzny i z Wileńszczyzny taka reprezentacja oddzielnie nie funkcjonowała, ponieważ najłatwiej jest wspomóż w tej chwili, to jest moja prywatna ocena, bo ja tu wspominałem o swojej działalności na rzecz Wileńszczyzny, ale przynajmniej trzykrotnie udawało mi się zorganizować przyjazd polskiego chóru z polskiej szkoły w Grodnie. I chciałem Państwu powiedzieć, ku mojemu zaskoczeniu, jak mi otwarto oczy, to się okazało, że bardzo wielu tych znanych w Polsce działaczy z Białorusi, tych takich najsłynniejszych, to wcale swoich dzieci nie puszczają do polskiej szkoły. Ja nie chcę tutaj osądzać tych ludzi, ale chciałem Państwu powiedzieć, że dwa najsłynniejsze nazwiska w tym dziennikarskim to swoje dzieci wysyłają nie do polskiej szkoły, a w Grodnie mieszkają i czasami wielokrotnie występują w tej czy w tamtej telewizji, to bez znaczenia. I Białoruś jest tym krajem, gdzie jest najłatwiej podjąć odtwarzanie czy przypominanie tego szczytnego hasła warto być sobą. No ale cóż, my wolimy wydawać pieniądze, żeby Polaków przekręcać na Białoruskość i prowadzić wojny hybrydowe z naszego terytorium z innym krajem, mówiąc jak to wojna hybrydowa w przestrzeni medialnej na nas działa. I ostatni element, który nawet to środowisko jest w stanie wymusić na władzach, proszę Państwa, bo forum dla Kresów nie powinno być w Warszawie, czyli jakaś organizacja etatowa, w której nie pracuje żaden koroniarz. Ale to żaden koroniarz nie dostaje etatu, nikt. Pracują ludzie z różnych organizacji z Kresów, którzy cyklicznie w niej pracują, urzędując w Warszawie, ażeby była myśl, wymiana pomiędzy wszystkimi krajami, gdzie istnieją polskie organizacje. Dla polskiego budżetu jest to ułamek najmniejszego istniejącego promilu na powołanie takiej organizacji, która by upodmiotowiła tych ludzi, te organizacje, które to działają. Ostatnia uwaga, proszę Państwa, przed celami, jakie są najważniejsze, to jest to, że obecna sytuacja, którą mamy cudowną w swojej historii, wręcz fantastyczną, to jest moja skromna ocena. Bo mamy wielki konflikt rosyjsko-ukraiński. On jest nie do końca dla nas korzystny, ponieważ ten konflikt zbuduje bardzo silną narodowość ukraińską, która była słabiutka, ale no tak jest, że zagrożenie powoduje budowanie narodu w tym współczesnym sensie. Ale mamy fantastyczną sytuację tam w podgarlu rosyjskim. Każdy z nich odczuwa, że Kijów to jego pierwsza stolica. Jest duży konflikt. A u nas stan gospodarczy jest całkiem przyzwoity. I chciałem Państwu powiedzieć, że to, co się dowiedziałem o Ukrainie, ja tam nie działam. Oczywiście byłem wielokrotnie, ale nigdy nie byłem na takich spotkaniach, w jakich tu byłem, że piłem wódkę z tym, siedziałem z tamtym, 8 godzin dyskutowałem. To są zupełnie inne sytuacje. I się dowiedziałem, że w tej chwili na Ukrainie jest ogromny spadek powrotu do polskości. Dlaczego? No, przez kartę Polaka. A właściwie przez władzę urzędującą. Bo teraz wystarczy być Ukraińcem i łatwo się przyjedzie do Polski, tak? Ale żeby dostać kartę Polaka, to trzeba ponieść i wysiłek organizacyjny, i finansowy. Więc nie warto być Polakiem. Lepiej być Ukraińcem. A przecież mamy szansę
niewyobrażalną odtworzenie. Bo naszym podstawowym celem tu mieszkających, a mających do tych dług ludzi, którzy żyją w skrajnie trudnej sytuacji, mimo że gospodarczo na Łotwie nie jest tak źle, ale proszę pamiętać, że tam dochodzą inne negatywne czynniki, bo nie fajnie jest na Litwie być Polakiem, bardzo nie fajnie. Więc celem powinno być utrzymanie tej mniejszości. A tam, gdzie można, plus zdecydowanie za Olzie, stworzyć warunki do autonomii kulturowej, nie politycznej, proszę Państwa. Miejmy świadomość, że powstania więcej straty nosiły, więc trzeba zakładać cele, które są możliwe do realizacji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.